Damian Pawlas, jeden z bohaterów dzisiejszego meczu. Damian, chyba najlepsze twoje spotkanie w Wardziach, w które zgadzasz się? Właśnie, że bardzo dobre spotkanie w naszej całej drużynie wykonaniu, ale uważam, że też zaliczam to dobre spotkanie. Zrobiliśmy co trzeba, wszyscy chętnie walczyliśmy o te 3 punkty. Chcieliśmy przed własną publicznością pokazać, że jesteśmy mocni. Tak zrobiliśmy. No tą akcję na bramkę przeprowadziłeś wzorcowo z Dawidem Wolnym. Wyrwałeś się walą, no i podanie też było niczego sobie. Także to taka akcja już, można powiedzieć, markowa była. Cieszę się, że mam asystę, że udało się strzelić, ale również dzięki, gratulacje dla Dawida, że świetnie wykończył. Świetnie się rozumiemy, to już też trochę jestem w tym klubie. Dawid również, więc wracam po kontuzji, jak najbardziej fajnie. Gratulacje dla niego, że strzelił bramki i jedziemy dalej. Znaczy, jak się tylko by czegoś można czepiać, to tego, że nie strzeliłeś chociaż jedno. Pewnie. Ja w tej sytuacji poprzeczkę miałem tutaj jeden na jeden, co przegrałem, ale to już było, więc nie mam zamiaru już na tym rozpłakiwać. Dalej jadę, pracuję ciężko na swoje i dalej walczymy. Strasznie. To były bardzo cenne 3 punkty, to nie? Bo tak już pewnie się robiło, tak troszkę nieprzyjemnie. Wszyscy mamy świadomość, że byliśmy na spadku, że musimy zdobywać te punkty. Szczególnie u siebie, gdzie trenujemy na sztucznej murawie, więc to jest ta przewaga. Uważam, że jesteśmy bardzo dobrym zespołem, to musimy tylko to udowadniać na boisku. Myślisz, że w następnym meczu uda się to udowodnić? Rywal jest teoretycznie słabszy, tak? Niż zniszczyć się. Ale to każdy mecz jest inny, tak? Pewnie, znaczy do każdego meczu podchodzimy tak samo, profesjonalnie, przygotowani. Zrobimy wszystko, żeby wygrać ten mecz. A się okaże, czy będziemy w domu 3 punkty. Jak najbardziej jesteśmy gotowi, by je zdobyć i walczymy dalej. Dziękuję bardzo. Wszystko dobrego, dziękuję.